ucieka, właśnie. Czas ucieka, więc oglądamy, patrzymy i miejmy nadzieję dopingujemy. W dolnym prawym rogu mistrz świata aktualny Riccardo Romiti, Włoch z drużyny Clash, no i sponsorowany przez Red Bulla Reynor, a w kolorze niebieskim Mikołaj Lazarogonowski z drużyny X-Comago. Bardzo trudny rywal na początek w tych playoffach. Faza pucharowa dla Lazera się zaczęła, no tak. Także się może niestety szybko skończyć drabinka wygranych. Na szczęście ma tę drabinkę wygranych Elazer, bo można było od razu być w drabince przegranych, gdyby na przykład był w trzecim czy na czwartym miejscu w grupie. Ale Elazer zajął drugie miejsce w swojej grupie, jedynie Klem był nad nim. Z Klemem stoczył Elazer ostatnie starcie w grupie. No, nie było tak źle moim zdaniem, ale niestety no widać było, że Klem jest po prostu lepszym zawodnikiem. Ale teraz właśnie kolejna faza, faza pucharowa, w której już mamy trochę inny format. Teraz gramy do trzech wygranych map i miejmy nadzieję, że coś specjalnego, coś wybitnego przygotował Elazer na to starcie. Popatrzmy na statystyki. One są dość ciekawe, jeżeli chodzi o Reynora i Elazera, bo to jest 50%. Raz wygrywa, no, albo wygrywa jeden, albo wygrywa drugi, jakby to powiedział profesjonalny analizator. Tak, 50%, a w mapach 36-36 właśnie. No, ale w pojedynkach to trochę słabiej, pewnie dla Lazera w ostatnim czasie. Tak, w pojedynkach słabiej, ale w mapach 50-50. Także ostatnio wygrał Reynor z Lazerem 3-0. Ale to było w styczniu, więc naprawdę dawno, dawno temu. Poprzednie pojedynki grali dopiero w poprzednim roku, więc można powiedzieć, że bardzo długo ze sobą nie grali, więc te statystyki nie są jakieś takie bardzo miarodajne. No ale jest też ta statystyka mówiąca o aktualnej formie i co ciekawe, mają dokładnie taką samą. Mówi o formie przeciwko innym zergom, o ZVZ. No bo tu nie ma co mówić o tym, jak dobrze gra jeden czy drugi na Protossów, załóżmy. I mają w ostatnim czasie 22 wygrane, 9 przegranych. I jeden i drugi. No 50-50, jakby nie patrzył. Albo Elazer wygra, albo Elazer przegra. Taka jest analiza tego spotkania. Nie, ale tak naprawdę, no to wiadomo, Reynor jest faworytem, ale Elazer robił w swojej historii takie niespodzianki, że i Serrala potrafił poskładać na dwóch turniejach z rzędu, więc to nigdy nie wiadomo. Z Mikołajem, to z Polakiem też, zwłaszcza w StarCraftie, nigdy nie wiadomo, czy on wygra, czy on przegra, nawet na gracza, który teoretycznie jest od niego lepszy. Tu może być wszystko. Zerglingów sporo teraz buduje Elazer, to jest pierwsza taka już agresywniejsza decyzja, poza tym, że no obaj oczywiście grają standardy. Reynor trochę szybciej zagrał Baneling Nest. No i co zrobi Mikołaj tą swoją agresją? Zaraz się przekonamy. Zerglingi już biegną przez mapę. Oby zrobił coś znaczącego, chociaż będzie to trudne, bo Reynor oczywiście już buduje Banelingi. Dwie królowe schodzą z rampy. Ja mam naprawdę jakieś flashbacki z innych gier, bo mam wrażenie, że dokładnie taką samą grę już widziałem. Dokładnie taką samą. Tylko nie mam absolutnej pewności, kto to był. Chyba Lambo kontra Reynor? Albo ktoś taki. Albo ktoś z Serralem grał. Bardzo podobną grę. Limitowo bardzo podobnie. Tyle samo dronek praktycznie mają zawodnicy. Ta presja, no, nie wywarła wielkiego wrażenia, ale też nie sprawiła, że Elazer jest jakoś do tyłu. Jeszcze chcę wymusić jakieś złe eksplozje na tych bainach Elazer. Ale na razie Reynor jest czujny, nie traci niczego. No i w sumie to zgodnie przechodzą w dalszy etap gry. No proszę, ładnie, ładnie to wygląda. Chyba dyspozycja Elazera dalej jest przyzwoita. W fazie grupowej, tak jak mówiłem, tylko przegrał na Klema, a pozostałych rywali w sumie pokonał bez jakichś gigantycznych problemów. No widać, że Reynor jest taki bardziej pobudzony w kamerce. Elazer tak bardziej zastygł. Polak chyba jest trochę dalej od monitora, też mam wrażenie, bo wszystko pewnie obejmuje ruchając wyłącznie oczami, ruszając wyłącznie oczami, natomiast Reynor tak cały czas skręca tłowiem, tak trochę to wygląda, jakby się tak cały czas wiercił w tym krześle. Ale dobra, Bane'y Reynora cały czas chyba żaden nie eksplodował z tego co widzę, nazbierał ich aż 5.
Więc... O, już mamy? Już jest decyzja? Jak się zagapiłem, bo cały czas tak zaczęli dronować i mamy 13-14 roczy od Elazera. I jazda. Dobra, to będzie to. Czy Reynor przedronował? To jest to pytanie, które sobie zadaje teraz Elazer w głowie. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Cztery Bane'y jeszcze szybko domorfować. No tak, przecież trzeba jak najszybciej rozwalić zerglingi, które ma tutaj Reynor, bo one też pomagają w obronie. Atakuje haczerkę, to jest interesujące, ale chyba po to, żeby wymusić wyjście przeciwnika. No nie ma takiego miejsca, w które Reynor może eksplodować. Świetnie, na razie do przodu, do przodu. Reynor nie ma znaczącej liczby roach i jeszcze obejniknia i myślałem, że na tych dronach może eksploduje. A teraz jest dobry moment, żeby tam może eksplozję zrobić na tych spajnach, bo Reynor chce chyba już przeżyć. Tu nawet nie chodzi o jakąś pewną obronę, chodzi o przeżycie. Oj, ale tam drony, pamiętam, że zostały w trzeciej bazie Reynora. Tu będzie pięknie, tak, dobrze, dobrze. 10 rozwalonych, ale minimum to jeszcze rozwalenie tej kaczerki i pewnie kilku dodatkowych rzeczy. 12 dron zniszczonych, 106 do 83 w limicie. No nie ma jeszcze wygranej gry Elazer, ale jest dosłownie no o krok. Przydałoby się oczywiście rozwalić Roach Warren, bo przewaga Reynora tutaj polega na technologii, a teraz właśnie te technologie można powiedzieć zatrzymał Elazer, bo zniszczył Roach Warren. Nie będzie prędkości do karakanów Reynora. Ach, te zerglingi wjeżdżające w drony, pięknie. Ej, no miazga jest. Nie wierzę. Elazer tak łatwo. No właśnie, o tym mówiłem z tym. Nigdy nie wiadomo z Elazerem. To jest magik. Zwłaszcza w ZVZ. Dobrze, jest przewaga, jest gigantyczna przewaga. Myślę, że to już kwestia czasu, kiedy Włoch się podda. Dronek. No, spokojnie, spokojnie. Już takiej przewagi to chyba nie da się zaprzepaścić. Elazer w miarę równo wystartował z tym ponownym ulepszeniem Reynora. Tak, Reynor też będzie robić ulepszenie draw, czy czwarta baza. No i teraz tylko to trzymać. Przede wszystkim nie przesadzić z dronami teraz na miejscu Elazera. Ale ciężko byłoby nawet przesadzić, jakby dojechał do tych 66, to czyli takiej saturacji trzybazowej. Pięknie się to układa. Już taka widać, że taktyka stricte turniejowa, taka... Niby gramy normalnie, ale... Widać, że chciał zaskoczyć go Elazer szybkim atakiem. Trochę na początku, trochę potem. Nie no, super. To jak gra Elazer, to widać. Tu nie ma nadwyżek, tu cały czas, kiedy ma robić robotników, to robi robotników. Jest świetnie. Także tu już tylko w zasadzie można... zacząć myśleć o drugiej mapie. Bo pierwsza już powinna się niebawem skończyć. Elazer właśnie kończy ulepszenie dla roachy swoich. No jest przewaga też w ulepszeniach. Przynajmniej jeszcze przez chwileczkę. Reynor jakoś tak dziwnie ruszył Overlorda, po czym się zatrzymał. A może go już tutaj kończyć Elazer. Znaczy kończyć. Wymieniać się, bo... limitowo jest bardzo do przodu. Ale czasami ciężko jest tak po prostu rozwalić przeciwnika. No w ogóle, Reynor ciekawe, że zrzuca biomasę na środku. Zobacz, zawodnicy sobie zniszczyli chyba Overlordy i mają supply bloka, ale Elazer ma prawie pełny limit już. No i zaczynają się wymiany. Dobrze. Elazer trochę tam z tej prawej strony się zaczepia, ale widzi, że ma minimalnie mniejszą armię, więc teraz tak to rozgrywa, żeby atakować drony albo trzecią bazę Reynora. O właśnie, znowu została ona rozwalona. No i GG. Nice, bardzo, bardzo dobrze zagrane. Wszystko było dopięte. Well played, Elazer. Dobrze, dobrze, by tak to wyglądało. Druga mapa, 2000 atmosfer. Polak tym razem w kolorze czerwonym w górnym prawym rogu. Mikołaj Ogonowski z X-Komagą. No i Reynor, czyli jego oponent w kolorze niebieskim.
Radzie zaczęli klasycznie. No tak samo zaczęli też poprzednią mapę oczywiście. I tamy Kubertino, co znaczą te gwiazdki? No trzeba obejrzeć film Pieniądze to nie wszystko. Ale myślę, że kojarzysz. Żeby rozszyfrować to zaklęcie. Ja bardzo jakoś nie wiem czemu, ale lubię te komedie z lat tam powiedzmy od... No, lata 2000 powiedzmy. No nie wierzę, że są offline, offline trainery w TB. Boże, co się z tą grą stało? Nie wierzę. O właśnie, słuszna uwaga. Co się stało z kamerkami? Nagle chlasnął Włoch i nie ma? O, o, to nic, dokładnie tak. Kamar pamięta. Dobra, jaki plan na drugą mapę? Arcyciekawa sprawa, na pewno, znaczy podejrzewam, bo to, na pewno to nie wiem, nie pytałem Mikołaja, ale przeważnie jak Lazer się przygotowywał do pojedynków, to on sobie rozpisuje tę mapę, zawetuje, a na pozostałych sześciu ma rozpisane taktyki. No, tak naprawdę będą grać na pięciu, ale on nie wie do końca, co zawetuje Reynor, chociaż może przewidywać i to często jest oczywiście dość proste. Przewidzieć, co zawetuje rywal, no ale kto wie, może będzie niespodzianka, bo może rywal coś niebanalnego przygotował, więc na wszystkie mapy, na których wiemy, że możemy zagrać, się przypisuje jakąś tam strategię. Często tak Lazer właśnie, pamiętam, że mówi mi, że robi na turniejach i faktycznie jest to fajna sprawa, bo tylko sobie zerka między mapami, o, na tej mapie mam zrobić tę taktykę, będzie dobrze. No ale StarCraft to też nie jest taka banalna gra, że o, dobra, zrobię tę taktykę, już wszystko umiem. Już wszystko wiem. No nie, tutaj w trakcie gry się jeszcze może zmienić 500 rzeczy. W zależności od tego, co robi rywal, trzeba reagować. Ale jak wiemy mniej więcej, co mamy zagrać, to potem te, powiedzmy, zmiany są takie już naturalne. Na przykład tutaj już mamy dość ciekawy scenariusz, ponieważ Reynor został na dwóch bazach, nie robi trzeciej bazy i bardzo szybko zagrał Lair. No i co z tej technologii wyjdzie, bo wiele wskazuje na to, że jakieś mutaliski. A może jednak inne coś. Może Nidus, bo to też jest bardzo prawdopodobne. Póki co Roach Warren oraz dwa Evo Chamber blokują wejście do Reynora. Lazer chciałby coś podejrzeć, ale nie ma jak. No i co teraz, panie Reynor? Odkłada dużo gazu, to już chyba jest indykator tego, że faktycznie bardziej mu chodzi o Spire. No dokładnie, zajmuje do kolejne dwa ekstraktory, czyli łącznie będzie mieć cztery, czyli faktycznie mutaliski. Bardzo często w połączeniu z ulepszeniem do zerglingów są one grane i właśnie mamy te plus jeden do ataku też u Reynora już powiedzmy w 30-40% gotowe. No i Spire. Bardzo szybko chce przejąć inicjatywę w rozgrywce, taką kontrolę nad mapą chce przejąć Reynor, ale na razie to Elazer ma te trzy bazy i trochę więcej powiedzmy prezencji na mapie. Dość normalny jest to atak, który teraz wykonuje Reynor na około właśnie 44 dronach. On nawet zrobił 45, bo jedna się zaraz będzie zamieniać w trzecią bazę. O, już to nawet robi Reynor na godzinie 6. Już ta trzecia baza się robi. Polak póki co robi roacze. Zerglingi, ale czy on wie, co się zbliża? O, wlatuje jednym Overlordem do bazy przeciwnika Elazer. Chociaż on ma to nieszczęście, że akurat Spire jest w drugiej bazie Reynora. Więc póki co trochę widzi, trochę wie. Ja myślę, że on może wydedukować po tym ataku zerglingowym i po tym, co tam widzi. Oho, oj, to nie jest dobre. To jest złe. No dobra. Lazer już chyba w miarę wie, co będzie grane, bo dostawia spory, robi królowe. Wszystko wskazuje na to, że się już zorientował, ale... No nie wiem, czy ma jakiś super plan, super reakcję na to wszystko. Na razie na pewno obrona to będzie to, czym się zajmie Polak. Natychmiastowo minimapa pełna w niebieskich jednostkach. Teraz to Reynor ma panowanie nad mapą. Na tym polega też granie trochę mutaliskami, żeby Lazer był taki nie do końca doinformowany.
Reynor ratuje teraz swoją gospodarkę. O, plus 2. No dobra, Mutaling Bane. Wszystko na to wskazuje. Może jeszcze Banelingów trochę od Reynora zobaczymy. No i takie brutalne wjazdy w gospodarkę, w ekonomię. O, Infestation Pit, czyli Laser podejmuje taką, powiedzmy, rękawicę gry dłuższej na te mutaliski. Czyli teoretycznie może pójść, no, w lurkery. Może Infestorów też kilka. Pamiętam, że niektórzy też tak lubią grać. No i potem, no to już za dłuższy czas taki lądowy atak, no jeszcze z udziałem Viperów, ale to trzeba poczekać. Reynor oczywiście wie, że teraz Laser nie może wyjść na mapę, więc zakłada czwartą bazę. Ani razu jeszcze mutaliski nie zbliżyły się w sumie do bazy Polaka jakoś znacząco. Ale świetną wizję ma Reynor, bo czego on się teraz boi? Jak naprawdę on ma super panowanie nad minimapą, ale czego on się boi, to oczywiście Nydusa. Laser mógłby zagrać właśnie Nydus Network i wtedy szybko zaskoczyć Reynora. Ale Polak wie, że chyba Reynor się na taką sztuczkę łatwo nie nabierze, dlatego właśnie nie zamierza rzucać monetą. Tylko idzie w technologię, idzie w dłuższą grę. Można powiedzieć, że takie mutaliski, o ile gramy właśnie standardowo, wymuszają już taką długą rozgrywkę. O ile się dobrze gra. Dopiero teraz plus jeden do mutalisków. Całkiem ciekawe, że tak późno. Ale widać, że chce zostać trochę dłużej na tych jednostkach Reynor. No i to jest bardzo częsta właśnie postawa. O kurczę, 8 minuta i ULS. Zaraz się kończy Hive. Naprawdę ma to ładnie chyba przećwiczone, bo szybko, szybko. Zastanawia mnie jednak, czy rak Lurker Den jest zamierzony. No, znaczy chyba musi być, skoro... Bo widzę już, że zaczął plus zasięg do hydralisków. A zobaczcie, teraz robi Lurker Den. Okej. Okay. Myślałem, że to się robi wcześniej. Żeby już praktycznie teraz mieć dostęp do lurkerów. Ale też prawdą jest, że bardzo ważne są Vipery, które teraz robi też Polak. One potrafią zatruć mutaliski i wtedy są im zadawane obrażenia obszarowe. Oho. No, to jest strach, to jest stres. To jest problem potencjalny. Nie wiem, czy Laser wie albo widzi. Oho, i na nieszczęście Polaka teraz jego roacze wychodzą gdzieś troszeczkę na mapę. Czy Laser jakimś cudem mimo wszystko to zablokuje? Przydałoby się. O, może Fangal, Fangal. Nie, dobra, drony uciekają. Nie, dobre, dobrze. Nie była to zła obrona. Tylko 3 drony stracił Polak. Myślę, że bardzo w porządku. Nawet nie zużył Fangala. Tak. No jak widzimy, nawet stracił nominalnie więcej minerałów Reynor. Polak trochę tam jeszcze gazu. Oj, ciężka chwila. Ajajaj, no 17 aż. No to teraz obolało. A to już jest moment, kiedy te lurkery, kurcze, chyba jednak powinny być. Taliski bez problemu obroniły kontratakę Lasera, chociaż nie wiem, czy tak do końca świadomie wykonał go Laser. No ale tak, no w sumie prawdą jest, że potem jak już chcemy zaatakować, to nie potrzebujemy roachy. Same Hedry, Lurkery, Vipery i te Infestory też bardzo się przydają. Infestory akurat nie tylko służą czasami do złapania mutalisków, ale przede wszystkim do tego, żeby Bane'y nie wjechały nam w hydraliski, albo przy obronie do takich właśnie scenariuszy jak tutaj. Rzucamy Fangal w Bane'a i wtedy on nie może się doturlać do dronek, albo do haczerki czasami, jak już ona jest ledwo żywa. No i tak ta obrona powinna wyglądać. Banelingi w zasadzie zostały zamrożone. Wbite w ziemię jak szpadel i tylko stoją.
No i wtedy lurkery mogły je teraz podokańczyć. Super, dobra, teraz już trochę lepiej to się prezentuje. Oho. No, o tak, 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 zatrucie, plaga, fangal, królowe, no, no, no bajka. No jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ajajaj, trzy mutaliski uciekły. Ale i tak obrażenia były gigantyczne. Doskonale. Dobra, to przywraca trochę wiary, ale niepokojąca jest gospodarka Reynora. Zbiera ponad 1000 więcej minerałów na minutę od Elazera i ponad 500 gazu na minutę. Różnica gigantyczna. Najlepiej gdyby Elazer, szczerze mówiąc, się teraz zebrał i dosłownie za... No teraz! Teraz jest chyba najlepszy moment do ataku, tylko czy Elazer o tym wie? To jest moment, kiedy jeszcze wrogie lurkery nie mają zasięgu. Arcyważna sprawa. I to jest moment, kiedy dopiero co ucierpiał Reynor, no. Przydałoby się pójść za ciosem i go może skończyć. Ale Elazer akurat woli pozostać cierpliwy, chce wygrać tę grę chyba jakoś tak zwyczajnie. W czterech bazach jedynie Polak. Włoch właśnie stawia siódmą. Zaraz ona będzie gotowa. W tej siódmej bazie jest bogaty gaz. No nie może tak długo już czekać Elazer. Znaczy on o tym dobrze wie, bo nadchodzi właśnie ten moment wyjścia. To nie ma wątpliwości. Chyba, że coś by się strasznego stało. I zapomniałby zaatakować. Ale nie sądzę. Jak Reynor kombinuje? Kurczę, nawet nieźle to zrobił. Może zerglingi obite, ale sprawne. Atakuje Hive'a? To był dziwny cel. Nie do końca rozumiem. Nie, to akurat koniec końców chyba niezbyt udana akcja Reynora. Ale widać, że szuka luki w defensywie cały czas. Masa ekspansji Reynora. Gospodarka, ale oczywiście tym samym ma trochę mniejsze wojsko od Elazera. Elazer chyba jeszcze chce te roacze poświęcić, znaczy wymienić, ale siłą rzeczy wiadomo, że one z tej akcji już nie wrócą. Właśnie zauważył tę haczerkę Elazer. Widzi, jak bardzo się rozbisurmanił na mapie Reynor. O, i tutaj ten bogaty gaz przynajmniej zostanie na chwilę przystopowany. Mamy wyjście. To jest dobry moment właśnie. Dobra okazja, żeby skorzystać i wyjść. Oj, uwaga na Overseery. Coś musi być detekcją. Boże, pięknie, laser puszuje. Ale jest to wszystko jednak trochę ryzykowne. Oj, jeden z Viperów niestety padł na spora. Trzeba bardzo dbać o takie detale. 20 dron stracił w tym procesie Reynor. Już nawet nie widziałem kiedy. A, bo tam jeszcze z prawej strony właśnie jeden z lurkerów wyłączył. No i proszę, jedno uderzenie lasera i w zasadzie dwie bazy zniszczone. Ale widać, że kombinuje Reynor chyba, jak się zabrać do armii Polaka. O mój Boże, Vipery przyciągają Vipery, to są piękne bitwy. To jest ZVZ, ostateczny etap gry Zerg kontra Zerg. Lurker, Hydra, Viper, nie ma raczej nic lepszego. Bo na przykład ktoś by powiedział Ultraliski, no to Ultraliski są kontrowane przez lurkery dość mocno. Chyba, że mamy za mało tych lurkerów. Z kolei Broodlordy są wyciągane przez Vipery, jakieś mutaliski otruwane przez Vipery. Można wtedy też dodać infestory, tak jak to robił Elazer. Tutaj po prostu wygrywa ten, kto ma lepszą kontrolę. Hydra, Lurker, Viper. No, trzeba uważać. Mikołaj, teraz niebezpieczeństwo, bo niestety Włoch może wyciągać jego lurkery z ziemi. Masa hydralisków wychodzi z jajek, ale trochę tak właśnie, no nie wiem, jakoś został rozpracowany ten oddział Elazera. Na szczęście kolejny właśnie zdąży wyjść. Tylko, że najgorsze jest to, że Reynor ma naprawdę dużo kasy. Pozbierał wcześniej, ukrył w banku. A Elazer tak się bardzo powoli rozwija ekonomicznie. W
na szczęście. Każda taka akcja kosztuje Vipery energię, więc pomimo tego, że Włoch oczywiście tu ładnie przeatakował, to i tak musi się wycofać i naładować swoje Vipery. O, ciekawy ruch. To może być jakieś takie, powiedzmy, zgranie z tymi wcześniejszymi zerglingami, żeby właśnie dobić Lurkerden. To jest jakiś pomysł. Ale oczywiście Laser już idzie z odpowiedzią. Martwi mnie tak, że tak mało gazu ma Laser. Teraz to on zajmuje tę bazę, która ma duży, ten bogaty gaz. Tutaj też przydałoby się zaekspować, ale to nie jest taki prosty temat. No, ustawienie na mapie jest takie, że nie wiadomo gdzie iść, czy w dół, czy w górę, czy środkiem. Przede wszystkim też zawsze jest pytanie, gdzie idzie rywal. A może olać to, co robi rywal i samemu wyjść z inicjatywą. No, ledwo żywa haczerka. No nie no, tutaj tego trochę złapał Raynor. Najgorsze jest to, że właśnie Laser ani nie robił lepszym 3-3, ani nie ma limitu, ani nie ma właśnie jakiejś pewnej sytuacji na mapie w jakimś miejscu. No nie jest prosto. No ale bronić się broni. Niewątpliwie dalej siedzi w tym meczu i może jeszcze wiele. Ale prawdopodobnie to Raynor prowadzi. No, czasami jedna bitwa może wszystko zmienić. O, no, no, no. O, dobrze! Cztery Vipery! Pięknie, może jeszcze raz je przyciągnie. O, zatruje! No to akurat mniej popularna decyzja, ale też myślę, że całkiem niezła. Chociaż, no, teraz też sporo powyciągał Raynor. Natychmiast Raynor rusza na prawą stronę. Tutaj, gdzie są te Vipery. Tutaj, gdzie jest świeża baza Elazera. Ale są tu też jakieś jeszcze jednostki defensywne Polaka. No tylko, że właśnie nie ma ich zbyt dużo. No, Laser. Nie, no chyba niestety ma tego za mało. No, Raynora ciężko będzie tutaj wyhamować. Nie widzę perspektyw. No i jeszcze kilka Viperów traci Polak. No nie, nie, nie. To było chyba zbyt duże. Niesamowicie ciężko jest grać tymi jednostkami. O, Infestory jeszcze tu są. Nie wiem, czy niedobrze, jakby Infestory przejmowały Lurkery, ale pewnie nie opracował tego ulepszenia Laser, bo inne rzeczy były ważniejsze. No, trochę porzucał Fangalem. Raynor sobie rozwalił plus 3 do ataku. A, faktycznie! Musiał zeżreć Viperami! O Boże, no to straszne trochę. Ale tak, faktycznie. Już miał mieć praktycznie... Tak, już ma plus 3 do ataku i wiedziałem, że robił zarówno atak, jak i pancerz. Tak, no tutaj błąd Włocha oczywiście, co nie zmienia faktu, że dalej ma przewagę w ulepszeniach i w zasadzie to wygrał tę rozgrywkę. Fajnie kombinuje z tymi Fangalami Elazer, ale to nic nie da. Oj, drony jeszcze widzę, że nie trafiły w minerał w dolnym prawym rogu. Także tutaj... No nie popracuje ta gospodarka. GG. No i wyrównuje Ricardo Remiti. Jazda, trzecia mapa, Blackburn. W dolnym lewym rogu Mikołaj. O, widzę, że zaczyna się... Jakby to Raynor określił, Clown Fiesta. Mikołaj gra 12 pula, czyli najszybszą możliwą agresję w grze. Pytanie, jaka wersja to będzie, czy z wyciągnięciem dron do ataku, czy robotnice zostaną w bazie i będą pracować. No, Raynor nie gra w ten sposób, Raynor po prostu ekspuje. Spróbował długiej gry z Raynorem Elazer, ale nie wiem, jakie miał wnioski, tylko no... No ciężko ogólnie jest grać na taki styl Mutaling Bane z przejściem w late game. Overlordy jak się idealnie mijają. Spawning pool. O, z dronami! No to wszystko albo nic, jedziemy na pełnej prędkości. Widać, że drony nie jadą środkiem, tylko górą będą jechać, bo się porozdzielały one. Gdyby kliknąć na minerał, to one mogą nachodzić na siebie, ale gdy klikniemy na teren, a nie na kryształ, to znaczy, że jadą prawdopodobnie inną ścieżką, bo no bo po co miałyby jechać w taki sposób, gdyby jechały tak od razu. Jazda! Na pełnej prędkości. Nie będzie to długa gra, a przynajmniej nie powinna być.
Chociaż czasami takie cuda też się zdarzają, że z takiej gry wynika potem 30-minutowa. Reynor, dopiero teraz chyba zauważył, co się dzieje. Ja się zdziwił, ale jedziemy. O, tutaj są takie faktycznie miejsca, gdzie może da się lepiej dostawić te spinecrawlery. Laser nie ma pieniędzy na spinecrawlera numer 3. To tak ma być? Okej, okay, jest trzeci teraz, ale trochę późny. Dobra, męczymy, męczymy. Wydobycie Reynora. Też trzeba uszczuplić jego surowce. Reynor gra własnego spinecrawlera. Za chwilę Reynor powinien zaatakować, a Laser oczywiście grać na czas. No i zobaczmy tę awanturę. Ładne otoczenie Reynora niestety. Laser ładnie się rozdzielił, trochę z lewej, trochę z prawej. Podoba mi się ta reakcja, ale do zwycięstwa jeszcze oj daleko. Spinecrawlery się pokończyły. Jest potencjał. A i trzeba zejść z rampy. Laser to doskonale wie. Więc oczywiście już rusza. Oj, ciężko. Zarówno na górze, jak i na dole chyba Reynor będzie posiadać... Ej, kurczę, czy to działa? Bo ja jestem cały czas wierzącym w tę taktykę. To chyba zadziałało. No bo czemu miałby... Jak miałby teraz Reynor się obronić? Czy on się obronił? Bardzo ciężki temat. No teoretycznie spinecrawlery mogą rozwalić obie haczerki, ale czy do tego czasu uzbroi się Reynor w tyle zerglingów, żeby obronić się właśnie zarówno na dole, jak i na górze? To oto jest pytanie. Oj, laser przekopuje spina. Nie wiem, czy to dobra decyzja, ale taką podjął. Ciekawe dlaczego też. Może... No nie wiem w sumie. Jeszcze raz przekopuje spina. Laserowi zależy na tym, żeby nie atakować haczerek, tylko atakować drony, które zbierają. No dobra, tutaj zniszczy hacze. Reynor podchodzi do ataku. Zarówno na dole, jak i na górze będą otaczane budynki Polaka. Spinecrawler prawie się przekopał. Oj, martwię się o tę bazę. Tak, na dole teraz Spinecrawlera próbuje ratować Polak, co jest absolutnie zrozumiałe. Oj, nie, niedobrze, niedobrze tam się dzieje. Przekopuje tego spina Elazer, który ledwo żyje. Oj, będzie migracja. Czy jeszcze tego jednego spina przekopie Mikołaj? Oj, ciężko. Bardzo ciężko teraz jeszcze coś z tego wyrzeźbić. Dobiegają jeszcze jakieś dwa zerglingi Elazera. O nie, chyba nie. Chociaż nie, nie, nie. Wystarczyło chyba jednak Reynorowi. Uśmiechnął się Włoch i mamy 2-1. Dla Reynora. No, by to nie była ostatnia mapa. Dżaganata. Polak niebieski, Reynor czerwony. Się zamieniają kolorami w tej serii zawodnicy. Mam wrażenie, że tak minimalnie tamtego... Aha! Bo nie było kamerek, bo były te kolory pokićkane. Laser był czerwony, a miał... Mamba przecież niebieską ramkę, to dlatego pewnie. Nie było tam kamerek w jednej grze. No, dokładnie. To by się zgadzało. Takie detale produkcyjne, bo to wiecie. Narysować w pewnym kolorze ramkę to każdy potrafi, ale żeby się jeszcze zgrywała z kolorem w grze. Tak, Reynor znowu pewnie sobie swój włoski rap wrzucił na słuchawki. Czy jest to nowy interfejs? No taki już rok temu był na IM Katowice. Więc tak, częściowo nowy, częściowo nie nowy. A, chyba że chodzi o ten Battle Report, to tak. Jest to taki, powiedzmy, trochę nowy w miarę dodatek. Gdzie mamy po bitwie taki raport z tego, kto ile zniszczył. Jaka była tego wartość, ile było rozmaitych umiejętności użytych i tak dalej, i tak dalej. Witamy wszystkich, witamy Moto, Impatrion, witamy na streamie. A dzisiaj zaczynamy właśnie od tego meczu Polaka. Już grają ponad pół godziny spokojnie zawodnicy. Mówię o samym czasie gier, bo nie liczę przerw. No i niestety niektóre mapy były trochę szybkie. Zwłaszcza ta poprzednia. Znaczy, mogło być zakończenie szczęśliwe, ale nie poszło. Dobra, no tutaj spodziewam się oczywiście szybkich trzecich baz ze strony obu graczy. Wielka mapa i tutaj tak przeważnie grają. O, ale będzie różnica, bo Elazer ekspuje do środka mapy, a Reynor w okolicach godziny 11. O, 11-12 powiedzmy. Dobra. Czyli inaczej układają swoje bazy, co może być
już jakąś mało poszlaką tego, jak chcą zagrać. Laser w teorii może z tak usytuowanymi bazami po prostu szybciej zaatakować, bo jego biomasa będzie w stanie przybliżyć go do rywala, przyspieszyć ruch jednostek w górę. A Reiner takiego przyspieszenia od biomasy mieć nie będzie, bo gdzie indziej baza, gdzie indziej biomasa. Może powtórzyć po prostu taktykę z pierwszej mapy, która przecież była skuteczna. Ale na razie dosłownie to samo grają, nawet zerglingi spamują w tym samym momencie. Dobra. Na razie spokojnie. Nic się wielkiego nie ma prawa wydarzyć. Nie, to nie jest spoiler na czacie. To tylko flaga. Dzisiaj żadnych opóźnień nie ma. Obaj zawodnicy sprawdzają. Oczywiście z takimi pojedynczymi, podwójnymi powiedzmy zerglingami, co się dzieje. Zerglingi, jak widać, lubią parami sobie biegać, na wszelki wypadek. Nawet laser ma kilka dronek więcej, czyli dobrze. Szybszy ler, kilka dron więcej. Ale oczywiście to, co idzie Włochowi trochę jakoś tak sensowniej, to te ulepszenie do Roachy. O, Elazer! Teraz to Elazer chyba chce zagrać Mutaliski. No właśnie, wydaje mi się, że do tego meczu trzeba było ogólnie i trzeba podchodzić raczej z perspektywy Elazera, tak bardziej na zasadzie, jakby to powiedzieć, jak to mawiał Flash. Zresztą każdy gracz, że trzeba wygrać bardziej taką ogólną strategią niż po prostu tym, że ogólnie wszystko robimy lepiej. Trzeba jakichś takich chwytów użyć. Tak jak na pierwszej mapie, bardzo wczesny, świetny atak. Albo to, co zrobił Reynor na drugiej mapie. Tak, to była druga mapa, czyli właśnie Mutaliski z przejściem w jakieś Lingi, Bane'y i tak dalej, bo to wymusza już reakcję od rywala. To go spycha w pewien kąt i on musi reagować. I właśnie takimi różnymi chwytami raczej trzeba z perspektywy Elazera to wygrać. Ale to nie znaczy, że Włoch też tak nie będzie próbował grać. Trochę zerglingów się nam namnożyło. Dobrze. No. Kilka dron, chociaż kilka. Dobra, przynajmniej dwie. Ale jeszcze są Bane'y. Laser, Boże, jak tutaj... Ile agresji, dobrze. Coś trochę tak pewnie przestraszył Reynor. To było ciekawe. To jest też w ogóle świetna agresja, dlatego że... tak się zakręcił Reynor, że aż 5 dron tu jeszcze mu... chwilę zawadzało. Nie pracowały. No świetnie, jest moim zdaniem naprawdę perspektywicznie, bo nie kontratakuje Reynor, nawet specjalnie nie sprawdza, co się dzieje, a zaraz będą Mutaliski, czyli nawet jeżeli Reynor chce zaatakować, to raczej nic z tego nie będzie. Mutaliski wszystko zatrzymają. Jest naprawdę obiecująco. Z tą taktyką Elazer już wielokrotnie pokazywał, że potrafi zmiażdżyć rywala. Taki pamiętam jeden mecz na Sword Offa, jak Elazer grał, że... Szwed nawet nie wyszedł z bazy. Tak go Elazer zajeżdżał tymi mutami, lingami i bejnami. To jest to, co robił Reynor na drugiej mapie, tylko w troszeczkę innym wariancie, bo tu Elazer zagrał mimo wszystko szybką trzecią bazę. Ale też właśnie to całkiem jest takie już zagranie, powiedzmy, trochę psychologiczne, bo Elazer zajął właśnie tę agresywną ekspansję, tę bardziej do środka mapy, ale jednak idzie w Mutaliski, czyli tak trochę mniej przewidywalnie. Ale już myślę, że od chwili... Kiedy Reynor zaczął robić dodatkowe królowe, to już się w miarę spodziewał takiego zagrania u Elazera. Albo po prostu jego zwiadowca to zauważył. Dobrze. Teraz dużo dron Elazer może zagrać, a przynajmniej powinien. Rozdziela swoje overlordy na mapę, bo to jest też taki okres, kiedy Reynor jeszcze może być wbrew pozorom gdzieś aktywny z zerglingami. Najgorzej, gdyby na przykład rozwalił teraz czwartą bazę Elazera, albo za chwilę piątą, bo też ją z pewnością Polak za chwilę
będzie stawiać. Reynor już idzie w Hive'a. W sumie Lazer miał szybciej Hive'a, jak grał na Reynora. Ale Ricardo szybciej robi z kolei Lurkerden. No dobra. No to zobaczymy, kto jest lepszy. Lazer nie wygrał takiego scenariusza z Reynorem, no ale teraz to on ma mutaliski, zamienili się rolami. Teraz Reynor się broni, Elazer atakuje. Bardzo ciekawe. Czy siądzie, czy nie siądzie. Moim zdaniem potencjał jest ogromny. Szybkości do Bane'ów jeszcze nie ma Polak. O Boże, no to było straszne. Dwa Bane'y zatrzymały te, nie wiem, chyba z 10 Bane'ów Polaka co najmniej. No powiem wam, był potencjał, ale po potencjale. Lazer, więcej dron chyba jeszcze musi zagrać, no nie poszło. Oj, ten Battle Report to widzę, że nie działa w przypadku takich wybuchów do końca. Ale to, z tymi interfejsami zawsze bywają różne przygody. No wchodzimy, wchodzimy, ale niestety dalej ta barykada jednostek Reynora jest mocna. No to Lazer dosyła jeszcze więcej Bane'ów, no i tym razem jest okazja na zniszczenie dużej liczby dron. Te Bane'y są z ulepszeniem. Aj, no szkoda, 6. Liczyłem na jeszcze kilka przynajmniej dronek. Lazer wchodzi w spory, on zauważył, że nie ma takiej obrony przeciwlotniczej, ale jednak nie atakuje głębiej, bo tam jest jeszcze jakiś spór, jakaś wieżyczka, kilka hydralisków, kilka królowych. Doskonale. Zaczyna się rajd Elazera. Niektórzy wątpili, niektórzy pisali 3-1 dla Reynora. Nie będę wskazywał palcem. Po prostu zbanuję. Nie no, spokojnie. Oj, ale są Vipery, są królowe, są lurkery. Dobra, no to może jednak ostudził się trochę nastrój. Ale zauważmy, że Reynor cały czas na trzech bazach. Nie ma czwartej, nie ma piątej, nie ma nic w drodze. O, jest potencjał. Dobrze. Nice. Dobrze. Jeden lurker za darmo. Oj, ale teraz masa zatruć. Boże, za 4 rzucił Reynor te zatrucia. Ale Lazer... No, no, no. Ale rozdzielamy. Rozdzielamy te mutaliski. O kurcze. Poobrywały te muty Lazera, ale na szczęście one się szybko regenerują. Tylko no teraz będą przez chwilę niezbyt używane. Nie mogą być używane do ataku, bo jedno zatrucie i nie ma 15 mutalisków. Oj, no nie, 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 tak nie można, tak nie można. Lazer to jest chyba ten moment, żeby jednak przejść samemu w Hydra Lurker. Niestety bardzo dużo Bane'ów popadało. Tak, mam wrażenie, że z 60 czy jak nie więcej. O nie, 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 teraz, teraz szybko, rozdzielamy, rozdzielamy, rozdzielamy. One się nie wyleczyły jeszcze. Dobra, tam na dole padły ze 3-4. Jeszcze jedno zatrucie, Lazer, czemu takie szaleństwo? Boże, okej, okay, no bardzo chciał rozwalić tę czwartą, ale spadł drastycznie limit Polaka. No nie wiem, czy się zgadzam z taką zagrywką, może lepiej jakby poleciał do pierwszej bazy Reynora i na przykład zniszczył ekstraktor albo gdzieś go tam zaczepiał. Ja jeszcze myślę, że nie ma co panikować, ponieważ Lazer, może ta baza na godzinie drugiej Mikołaja trochę poniosło. Dalej jestem w miarę spokojny, bo niby Lazer ma bardzo dużą gospodarkę, zaraz to wszystko pewnie odbuduje. Dalej prawdopodobnie Reynor nie może wychodzić na mapę czymś większym. Tylko że no niestety dużo późniejsza będzie technologia Lazera i boję się, że Reynor połączy kropki i zaraz gdzieś zaatakuje. Tutaj jeszcze Hydra ten chyba został, tak, wyssany przez Vipery. Troszkę zepsuł to Reynor. No i to jest ta właśnie puszczona z fantazją ekspansja Lazera. Czemu on ją tutaj zagrał, do końca nie wiem, ale może liczył, że wybierze surowce Reynorowi i potem w długiej grze nie będą one skuteczne. Halo tam jest z lewej strony, o właśnie. O, dobrze, dobrze, haczy rozwalił i 9 dron. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobrze, 18. Jeden Baning zrobił tyle, co kilka poprzednich. Pięknie. Czy Reynor teraz zaatakuje? Ja mam nadzieję, że nie. Niech on się boi. On nie wie... O co? Ultraliski?
Boże, no to już się lękam. No to jest szaleństwo. Chyba, że jest jakiś koncept nowy, w miarę skuteczny. Może Lazer też nie za bardzo chce walczyć z Reynorem, mając te same jednostki, bo wie, że dość dobry jest w tym aspekcie Reynor. No tę grę teraz... 100 dron, mój Boże. 100 dron, synu, 100. Połowa to jest ta gospodarka. Po pierwsze zwiększ mas. No nie, te bejny nic nie zrobiły. Nie może już raczej Lazer tak grać, ale oczywiście z tymi bejnami chodziło o to, żeby kupować czas, żeby tak trzymać Reynora w tej niepewności cały czas i żeby ultraliski wyszły, bo jak ma się 100 dron, to można i te 12 tysięcy, prawie 13 tysięcy więcej w surowcach stracił Lazer od Włocha. Ale może. Na biednego nie trafiło. Jak ma się 100 dron i tyle ekspansji, to można. Ale martwię się niesamowicie o te ultraliski, o ten pomysł, jaki ma Lazer na tę rozgrywkę. No zbiera niesamowicie więcej, dużo więcej od Reynora. Jeżeli udałoby się zatrzymać kolejną ekspansję Włocha, no to jesteśmy w domu. Teraz moim zdaniem będzie musiał Lazer właśnie szukać jakichś otwarć. Może z lewej, może z prawej strony, może Nydus do pierwszej bazy. No niech kombinuje, bo naprawdę musi. Jak będzie grać ultry na lurkery, to się dobrze nie skończy. Chyba, że no, będzie proporcja 4-2. No to tak, ale na ogół lurkery wygrywają, bo jest ich tak na przykład kilkanaście. I wtedy jedna salwa i praktycznie nie ma kilku ultralisków. Szalona ta gospodarka Mikołaja. Dobrze, udało się zatrzymać piątą bazę Włocha. To jest już taki, jakby teraz biec te lurkery. Jaką mikro, jak brudłoże, marinem na lurkera. Da się jednym marinem pokonać lurkera w teorii. Ale no to trzeba się nabiegać, to się trzeba naklikać. Idzie w brudlordy, let's go. Boże, ile tu jest lurkerów, jaka tu jest zabudowa. No tego miejsca nie można atakować ultraliskami, to będzie... wyrzucanie ich w błoto. Ależ Viperów też posiada Reynor. Coś niesamowitego. Nie wiem, czy to oślepienia ma... A, oślepienia są na spory. To Elazer je rzucił. Trochę nie połączyłem kropek, ale... O, nice. Dobrze, dobrze, dobrze. On rozwali tę piątą bazę. Ja, w tym szaleństwie jest metoda. To jest pewne. To się może udać. Oj, ale teraz... Halo, gdzie jest ewakuacyjna? Jakaś winda, jakiś Nydus. Nie ma. O, ale zatrucia poszły na lurkery. Dobrze. Dobrze, dobrze. Bo to wbrew pozorom są cały czas całkiem kosztowne jednostki dla Reynora. No te ultraliski to dopiero były koszty, ale... O mój Boże, on robi z powrotem 8 ultralisków. Te ultraliski są ultra, ale bardziej z nazwy. Gigantyczna różnica w stratach. Około 14 tysięcy na niekorzyść Lazera, ale przy tak dużej przewadze gospodarczej jest to jeszcze akceptowalne. Ale pamiętajmy, że surowce szybciej skończą się po niebieskiej stronie mapy. No i wtedy już nawet mniejszy dochód Reynora może być większy, bo już u Lazera nie będzie z czego zbierać. Wyczerpie się studnia z minerałami i z gazem. Jeden ultralisk kosztuje 300 minerałów, 200 gazu, więc to jest bardzo kosztowny temat, dlatego tak się krzywie, jak pada ich aż tyle jednocześnie. To jest jakbyś stracił haczerkę, to jeden ultralisk. No i do tego jeszcze 200 gazu. No, w sumie haczerka to jeszcze drona w teorii, ale dobra. Nie, 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 tu Elazer wie, że nie może. Co dalej? Robi 7 koruptorów, myśli po tych brudlordach. O, jest przepychanka. No nie wiem, moim zdaniem ten styl gry jest... No może źle zabrzmi, jak powiem, że totalnie nieskuteczny, ale... No trochę tak jest.
Reiner po prostu się bardzo dobrze przesadza i robi to, co robić powinien. Ale to jest może tylko pewna część tego planu. Może my nie dostrzegamy całości, a raczej ja nie dostrzegam, bo już zaczynają się pojawiać Broodlordy i może o to właśnie chodziło Elazarowi od samego początku, żeby teraz właśnie z ich pomocą tę grę wyciągnąć. No ale co z Viperami w takiej sytuacji? O mój Boże, to wszystko zatrute teraz będzie. Oj, niedobrze, niedobrze, lurkery. Przepędzone, no dobra, Elazar jeszcze żyje. Ale Broodlordy są, lekko mówiąc, ranne. No musi teraz rozdzielić, tak, Elazar. Już nie można tego tak pomijać. 7 kolejnych Viperów robi Reynor. Cały jego bank gazowy. Jeszcze jedna akcja. Elazar chce te trzy lurkery z erglingami pokonać. Życzę powodzenia, ale może się uda. Okej, dał radę. On biegał niektórymi tymi zerglingami, żeby marnować strzały wroga. Okej, dużo. Okej, metodą Elazara jest po prostu zaspamować Broodlordami. No i oczywiście też założeniem było to, że no, Reynor ma nie mieć dużo kasy. Ja osobiście tego za bardzo nie widzę, ale idźmy dalej. Martwi, kurczę, że są poranione niektóre z tych Broodlordów. Może jakby jakoś wyleczyć, ale nie wiem, czy Elazar ma tyle królowych. W teorii można mieć więcej Broodlordów, niż Reynor jest w stanie przyciągnąć. Ale to trochę taka ciężka wymiana. No, walczymy, walczymy teraz. Czy są Vipery? A, tutaj. O, no właśnie. Zastanowił się może Reynor. Kurczę, tam z tyłu jest jeszcze dużo Viperów Reynora, bo to było tylko kilka. Polak potracił swoje wszystkie. Oho. No i się zaczyna. Ale musi tu już walczyć Elazar. Nie ma wyjścia. Czy to działa? Wygląda jakby nie było aż tak źle. W sumie? No nie jest to król wydajności. Nie, no chyba nie. O, chociaż. No ale do przodu, do przodu, do przodu. Wszystkim razem. Nie mam pojęcia, co ja oglądam teraz. Pierwszy raz takie dywizje od wielu lat widzę. Kilka zerglingów wysłanych na kontrę. O, teraz. O, zobaczcie, uda się znowu skasować jakąś bazę Włocha. Jakby teraz jeszcze te w górnym lewym rogu udało się rozbić, no to już jesteśmy w domu. Tylko 4 lurkery posiada Reynor. Jakby je tak wyciągnąć z ziemi. Reynor ładuje swoje Vipery. $20 000 prawie więcej stracił Elazar od... No już praktycznie 20 000 więcej w minerałach i w gazie. Dysproporcja spora. 18 ultralisków. No cały czas zbiera więcej Polak. Cały czas, ale te czasy się już zaczynają powoli kończyć. Nadchodzi era głodu. Dobra, dobija kolejnego lurkera. Tutaj są ze 4. Oj, Elazar, naprawdę? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ała. No dobra, jakoś wchodzi. Powoli, ale wchodzi. Ale on stracił Overseera, więc on tych lurkerów nie pokona tutaj. Aha, czyli nie poszło jednak. Niszczy za to spory. No nie mam przekonania. Ciekaw jestem, ile Viperów posiada Reynor, bo to chyba jest kilkanaście. Tutaj za chwilę dobiegną te zerglingi ultraliskie Elazara spokojnie. Myślę, że ta baza jest niezagrożona. Nawet dobrze, bo to jest dużo kasy, jaką poświęci Reynor. Śmiało, śmiało, śmiało. Teraz jest dobrze. Ja bym kontynuował. Ale halo, gdzie są te jednostki? Gdzieś tu z dołu. Widzę, że na minimapie ustawił je Elazar. Nie wiem, czemu Vipery tak podleciały. Może
Mikołaj chciał coś ciekawego wyciągnąć. A kontrowanie Broodlordów przyciąganiem ich pod spory. Sprytne. Ale myślę, że Broodlordów... Chociaż kurczę, Boże, jakie spory mają obrażenia na tego typu biologiczne jednostki i przesada. No to jest koncepcja, której chyba nie przewidział Elazer. Przynajmniej nie ma na to teraz odpowiedzi. A jednak na godzinie czwartej się przebił, czyli te hydry, to wszystko tam wystarczyło. Laser się wydawał, jakby wyszedł z jakiegoś transu. No nic, nie poszło. Nie poszły te sztuczki, nie poszły te koncepcje, które no ja już widziałem parę razy, ale no nie bardzo, nie bardzo. Musiałbym mieć naprawdę jeszcze większą przewagę i nie tylko ekonomiczną nad Reignorem, żeby ultraliski na lurkery zadziałały. No nie poszło, nie poszło niestety. 3-1 wygrywa Reignor. A Laser na szczęście nie odpada z turnieju, tylko spada do drabinki przegranych. Jones. Thank you. Hello guys. Very, very nice. How are you doing, man? Doing good, doing good. Not doing bad. Doing good? All right. Yeah. CG, why didn't you start us off with this interview? Well, Reignor usually just interviews himself, so I'll just go ahead and start you off, Reignor. What did you think about that series? Walk us through some of those games. Well, it was fantastic. That's the only word I can use for this series, honestly. Like, first game, I knew Miko wanted to be cheeky, and I smelled some cheekiness, but I was like, okay, let's try to play a standard game, right? But we all know how that goes in CVZ, and no standard games are allowed. So I lost the first game, trying to be dumb and playing a standard game. Cheeky Miko, and bad mistake by me. And second game, I don't remember the second game. What was the map? Nidus. You went. Yep. Nidus, yeah, that was a good game. I thought he was going Nidus, and then I saw the Roach Warren researching it, so I thought he was going Tunneling Claws. So I couldn't be aggressive as I wanted because I thought he was going to be the aggressive one. Because when I checked the third base with Mutas, he had no gases, and Miko likes Nidus a lot. So yeah, I was panicking a bit, but yeah, it worked out in the end somehow. And Blackburn, that was the best game of the series, honestly. I loved it. When I saw the links, I was singing, and I thought inside, actually, I can't say it. It was just, I thought, bad situation. That's what I said inside my head. But yeah, I managed to come out on top. And last game, very intense for the fans. Let's touch on that, because in the third game on Blackburn, I feel like Miko made some pretty big mistakes, right? Like, wouldn't you say that at some point he had 5 drones kind of like just not doing anything because he couldn't attack into your spines, into your mineral lines? And he was very far ahead in drones if he just sent the drones back to his base right away, I feel like. Well, typically you never... Like, it feels bad, man, always, if you send the drones back from a 12 pool. Of course. But yeah, maybe in that scenario, but I'm sure 100% it never happened to him that he had to send the drones back. So I can understand why, like, you would stay and if you feel like you have to close the game right there. But I also think if he sends the drones back, I have easier fight against the spines. So it's a tight situation, honestly. We need the experts. Maybe we should get Bly and Vanya on the call. Yeah, I was trying to search for Bly or Lambo in the chat because I really feel like he could have just sent the drones. As soon as he recognized he just had drones patrolling there. Yeah, sure, you can take the fight earlier, but it was, you know, it was still a difficult fight for you for a little while, right? You still had to mine a lot of resources. I think he could have definitely equalized. But yeah, let's move on to the next game. Last game, fantastic. Second best game of the series after Blackburn. Was very intense. I kind of didn't understand what was going on because I played with Miko a lot and he always goes Hydra Lurker after Mutas. Like, I did the smart move and send in an Overseer because I was about to move out thinking he had Hydra Lurker on the way. But then I checked with the Overseer and I saw Ultra Cavern. I was like, time to shine. Bloodbath again, settle all over again. So I just started camping, making spores. And when I saw the Broodlords, I was like, this is my game now. I can't lose anymore. Like, Broodlords are the biggest bait you have in CVZ because you think they're good because they have a lot of Lurkers. But if I make spores, I don't need the Hydras. Like you saw in the final fight, like, I just need to abduct and it's adios. Yeah, it did get a little bit scary when you moved out with the Hydras though and into the Broodlords, right? Like you remade Hydras and you had like 10 Vipers, so you thought, okay, I'm gonna take him on. Yeah, I wanted to trade Hydras with Broodlords because I knew he was going down in resources because he lost a lot of resources. And I had a new fresh mining base and he couldn't really kill me anyways because of the spores, even if
I lost some Hydra, so, and I also wanted to remake some Lurkers, because if they transition to Broodlord, they could always transition back to, what's the other, the Ultras. Yeah. And one last thing on that game, Zombie Grab was mentioning in the game, and I agreed with this. I think that at some points during the early Link Bane bust, Miko was kind of going after different things, and he sometimes would go after your army and kill, try to kill the queens and try to kill the spores, and then I thought he was going to pounce with a Muta, but then he would go for with the next Baneling Wave, he would go for the economy. And do you feel like he was just too spread out? He should have just collapsed onto either the economy or the army? Yeah, I think so, honestly. Like, you can just aim move the hatch if I don't have Lurkers at that point. So, like, a lot of things would have gone the wrong way. But, yeah, I feel like I played it the best I could in that situation with the splits and everything. So it's not an easy situation, especially if the Link Banes at the start, they kill a lot of stuff. And you're already playing against Muras, and if he gets ahead at the start, it's just... it feels terrible, man, you know? So, yeah, I just did the best I could and kind of worked out in the end. I think if Miko played it perfect, he would have won, though. Yeah, he had a tweet as well saying that he had a good shot in all three games, but all credit to you for stabilizing and, you know, taking every opportunity that he gave you. Leto, do you have any additional questions? Yeah, I'm curious. After game one, I feel like, you know, it's a best of five. A lot of players, myself included, probably would be pretty bothered by that game. How do you... just stay focused so easily? What's your internal discussion with yourself like? Like, what do you tell yourself to just move on and play an entirely new game? Yeah, like, I have no time to think about the first game, you know? I'm already into the second game mind-wise. Like, when I saw the roaches, I was like, okay, this game is over. So I started thinking about the second game already. Like, no issue. You can lose one game or two as long as you have, like, the right mindset. It doesn't really bother me to lose games. I actually lose most of my first games in the series. And I'm used to it at this point. And on that second game, did you realize that you canceled your +3 attack with the Vipers? Yeah, obviously. I just wanted to see if you guys were paying attention for the tiny details. just a bait. I saw it. I was like, okay, let's kill it. I want to see if the casters catch it. You guys did. Very, very good. Very good. Well, that's very kind of you. Thank you. Yep. It's me. CG, any additional thoughts? No, he went over everything. He sure did. All right, Ricardo, thank you so much. And we hope to see you around for more interviews. Yeah, let's hope so. Thank you, guys. See you. Bye-bye. Take care, man. Bye. No, proszę, nawet robiła mi główki dla casterów, czy patrzyli, czy nie patrzyli, że on sobie sam te +3 skasował na jednej mapie własnymi Viperami. Taki z niego kowalarz. No nic, Reynorowi siadło, weszło wszystko, co miało się udać, to się udało. No, bardzo dobrze zagrał tę serię. Jak sam powiedział, najlepsza była mapa Blackburn, czyli ta mapa, na której Laser zaatakował zergingami i dronami. A potem najlepsza, ta ostatnia, gdzie Laser próbował ultraliskami jakoś się przebić, ale nie poszło. Także generalnie, no jak zwykle Reynor w wywiadzie bardzo zadowolony z tego, co się stało, bo jak jest w wywiadzie, znaczy, że wygrał. Dobra, dziękuję za oglądanie na YouTubie, following StarCraft, no i do następnego. No i kolejny mecz już powoli się ładuje.